Atelier wyobraźni. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak być autentycznym. Moim gościem jest Tomek Eichelberger. Witam Cię, Tomku. Cześć. Nasza przygoda zaczęła się już jakiś czas temu. Wspólnie praktykujemy Qigong. Ja i Tomek jesteśmy niezależnymi nauczycielami, przede wszystkim samych siebie. Tomku, jak to być autentycznym? Nie jest to pytanie, na które odpowiedź przychodzi mi po prostu tak. Potrzebuję siebie słuchać. Tak naprawdę przed chwilą, żeśmy sobie siedzieli w medytacji przez jakieś parę minut i wtedy to było dla mnie jasne. Teraz jeszcze coś musiałem zrobić, oderwać się, pójść do pracy ze swoją głową, żeby coś komuś napisać i już nie jestem taki pewny tego. A może dlatego, że nie do końca chyba autentycznie się wypowiedziałem w tych sprawach swoich pracowych, na które przed chwilą wróciłem. No właśnie. I to jest, myślę, dobry punkt wyjścia. A to znaczy autentyczny w tym kontekście, że powiedziałeś to, co myślisz, czujesz? No właśnie, nie do końca. Mhm. Nie do końca powiedziałem to, co myślę i czuję. Co to zaraz jakby naprawiam, jak to zauważę. Więc tak też zrobię. I coś, co przed chwilą właśnie było takie jasne i tak sobie żeśmy zaczęli gadać tu o tym, prawda? Jeszcze zanim włączyłaś nagrywanie. To, że bycie autentycznym to jest po prostu bycie. Po prostu nie udawanie niczego. Że to jest bycie takim, jakim się po prostu jest. Jakim się urodziło. Tak, takim, jakim się urodziło. Bycie takim, jakim się urodziło, takim, jakim się jest. No tak, tylko tutaj rzeczywiście pojawia się kolejne pytanie. Jak to weryfikować? Mi się tak pojawia takie pytanie. Jak to weryfikować? Co to znaczy? Czy jak po prostu sobie jestem? No bo co? No bo przecież czemu ktoś by miał powiedzieć komuś, że go nie ma, kiedy do niego mówi i on jest obok niego? Czy jesteśmy sobą? Czy jesteśmy autentyczni? Jak to można weryfikować? No właśnie przez ciałko, nie? Tak my sami czujemy, jak jesteśmy, ale też obserwujemy, jak inni reagują na nasze bycie. My teraz z Tomkiem prowadzimy taki eksperyment, nagrywamy po raz pierwszy podcast, kiedy na siebie nie patrzymy. Siedzimy naprzeciwko, mamy oczy zamknięte, przynajmniej ja mam, nie wiem, jak Tomek. Zazwyczaj też. I próbujemy wyczuć siebie, jednocześnie mając kontakt ze swoim ciałem, że jesteśmy osadzeni po medytacji, ale też słuchając, jak to, co druga strona mówi, wpływa do naszego ciała, jaka jest reakcja z ciała. Tak. Fajnie, że to powiedziałaś, bo można z tego wywnioskować też, że jest łatwiej zostać autentycznym, kiedy nasza uwaga jest skierowana w ogóle do środka, na to, co czujemy, na to, co się dzieje w ciele. Więc trzymanie lekko zamkniętych oczu, przymkniętych czy zamkniętych też kompletnie, może bardzo pomóc tym, żeby być w kontakcie z czuciem, z tym, co rzeczywiście się dzieje tu i teraz, w danym momencie. Więc to jest coś, co do mnie przemawia, że kiedy czuję wszystko, kiedy jestem świadomy siebie, tego, co się dzieje w środku, tak, to mogę być autentyczny, jestem autentyczny tym samym. Mamy takie w Tai Chi i w Qigongu pozycja Wuji, kiedy po prostu stoimy. I wtedy zaczyna się od tego, że obecność jest zbudowana przez ilość świadomości w każdej partii ciała i zanim otworzymy oczy, już czujemy na skórze z powrotem wiatr, jesteśmy częścią natury, a nawet jak jesteśmy w sali, to zaczynamy inaczej odbierać przestrzeń przez to, że mamy okazję zamknąć oczy i przekierunkować uwagę dużo głębiej wewnątrz siebie. Jakie jest Twoje odczucie? Bo domyślam się, że wiesz, o czym mówię. No jasne, że tak. No tak dokładnie jest, żeby... Taka jest też nauka taoistyczna, że żeby być w kontakcie ze światem, po prostu musisz być w kontakcie ze sobą, ze swoim wnętrzem. Znaczy, oczywiście, żeby być w takim autentycznym kontakcie, tak? Bo w takim kontakcie odgrywanym tylko, to oczywiście, że można być w kontakcie ze światem zewnętrznym, ale
Tak, to może być to miejsce, w którym jesteśmy uwięzieni, bo nigdzie indziej nas nie ma, prawda? Nie czujemy siebie w środku, więc to bycie autentycznym dla mnie właśnie zaczyna się, buduje się od tego kontaktu ze sobą samym, który zaczyna się od kontaktu z ciałem, który zaczyna się od tego, że czuję to, jak siedzę. No ale też jest to czucie, nie tylko czucie bólu, ale czucie po prostu siebie w przyjemności. Tak, czy ja w ogóle nie powiedziałem bólu, że w ogóle po prostu czucie siebie. Ale wiesz, mnie to przyszło, jak powiedziałeś mi, że pierwszy etap ludzi często, którzy zaczynają po prostu ciebie czuć, tak, to czują poprzez siebie, informację, tak, coś tutaj nie gra, halo, tak, jest tak, spięcie. Tak, tak, dokładnie. No właśnie, to jest coś rzeczywiście, od czego zaczynamy tą drogę odkopywania się tych różnych rzeczy, które po prostu sprawiają nam ból, przyzwyczajeń, które sprawiają, że sprawiamy sobie ból. Więc i to się zapisuje w ciele oczywiście, więc jakby później żyjemy w takim świecie, który sami tworzymy tym samym. No właśnie, no ale na szczęście kontaktując się z ciałem, kontaktując się z bólem, który też tam jest, przeżywać ten temat, to dostajemy ważne informacje tym samym. I ciało, które jest wysłuchane i które jest na wszystkie możliwe sposoby wysłuchane, tym samym w takim, tak to mogę trochę jakby rozszerzyć, że to wysłuchanie, takie do końca wysłuchanie jest uwolnieniem po prostu tej energii, tego, co jest zapisane w ciele w postaci napięcia, jest po prostu uwolnieniem tego czegoś, tego zablokowania. Tym samym jak energia znowu płynie, to jesteśmy autentyczni, jakby nie musi być tam ból w ogóle, tak? W ciele nie musi być, ciało nie musi nas boleć. Co oczywiście samo to, że jakby będziemy doświadczać bólu, jest raczej gwarantowane, czuję, ale nie musimy cierpieć. Jakby to jest dla mnie takie ważne rozróżnienie, znaczy, że różne rzeczy się mogą wydarzyć, nie wiem. Takie mam poczucie, że no, życie czasami nas zaskakuje na różne sposoby. Takie mam doświadczenie. To ja bym chciała z Tobą o dwóch rodzajach odczuć. Tak. Jedno takie jest emocjonalne, że jak złamiemy sobie serce albo pęknie nam serce dosłownie poprzez emocje, to jest jeden rodzaj bólu, a drugi, kiedy praktykujemy i kurczę, coś naciągniemy albo zrobiliśmy nie tak ruchu. Ból i ból, prawda? Ale jak Ty sam odnajdujesz autentyczność? No jak coś boli, to boli, tak? Po prostu to jest dla mnie już autentyczne w tym sensie, że czuję ból, tak? Tylko to, co mnie ciekawi, kiedy uświadamiam sobie sytuację, w której jestem w danym momencie, tu i teraz, tak jak siedzę sobie na krześle i powiedzmy, że coś mnie gdzieś boli, tak? I teraz moje ustawienie ciała jest optymalizowane, dlatego, bo przyjmuję pozycję, która, czy dążę do pozycji, która jest po prostu najbardziej możliwie funkcjonalną wersją siedzenia. Tak? To są te praktyki, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, mówiące o tym, jak ustawiać ciało. Bardziej to są takie narzędzia do tego, żeby to po prostu zweryfikować, żeby to zbadać. Tak? Jakby narzędzia z podpowiedziami, tak bym to określił. Więc dobrze ustawiam swoje ciało, tak jak potrafię najlepiej, z pomocą najlepiej jeszcze kogoś, tak, żeby przyłożyć rękę tu i tam. Kiedy jestem już w tej pozycji, która sama w sobie sprawia, że dobrze w tym momencie zaczynam funkcjonować, tak, jakby energia zaczyna lepiej krążyć. Czuję, że jestem w ogóle tu i teraz. Wtedy pojawia się dla mnie przestrzeń do tego spotykać się, żeby być świadkiem bólu, który gdzieś jest zapisany w ciele. Czy to, bo to może być też ból fizyczny, to może być ból emocjonalny, to może być też ból mentalny. Więc wtedy zaczynam móc pracować z tym, co w tym ciele się dzieje, tak? Dalej. Dlatego, bo teraz, w tym momencie, w którym jestem, jakby dobrze opiekuję się sobą, dobrze opieram się w ziemi, jednocześnie zachowuję przestrzeń w ciele, zachowuję ten kierunek też do góry, wzdłuż swojego kręgosłupa i w dół, i w górę. I to sprawia, że te różne stare rzeczy, ten swój plecak, który niosę, mogę zacząć po prostu rozpakowywać. Mogę zacząć wyjmować z plecaka te rzeczy, które mi ciążą. No i teraz cała zabawa polega na tym, żeby
tym uczyć się w tym zostawać, w tym byciu, w świadomości, w czuciu i tak tym samym móc po prostu pouwalniać, porelaksować, puścić, uleczyć te miejsca, które potrzebują. Fizycznie w tej przestrzeni, w której jesteś, plecak jest za drzwiami, a ty siedzisz tutaj lekki, bez plecaka. A jak można to zrobić z duchowym plecakiem, żeby też łatwiej było wyciągać? Ciężko, jakbyśmy go mieli założonego dosłownie na plecach, próbowali ręką sięgnąć za siebie, prawda? Jak się oddzielić od plecaka, żeby rzeczywiście móc zajrzeć, co tam w nim jest? Plecak, tak, oczywiście, to doskonale wiesz, był metaforą różnego rodzaju życiowego bagażu, który po prostu ze sobą niesiemy. I rzeczywiście zdejmowanie tego plecaka, tak, żeby zajrzeć, co w nim jest. Bardzo ciekawy pomysł. Jak go po prostu zdjąć, położyć na ziemi. Ale też ten plecak może być po prostu, jak poczułam ciężar, to też zrozumiałam, że ja go nie przesunę. I teraz, Tomku, co zrobić, żeby zacząć docierać do tego plecaka? No, temu służą praktyki. Ja akurat w swoim życiu spotkałem się z takimi praktykami, które bardzo głęboko ze mną rezonują. Czujesz ich autentyczność po prostu. Czuję ich moc w praktyce. W teorii mnie nie interesują, powiem szczerze, za bardzo te praktyki. W teorii jest pewna mądrość, która po prostu, będąc w praktyce, do której czuję, że jest po prostu jakąś taką naturalną mądrością po prostu, z którą odzyskuje kontakt w ten sposób. Tak, w ten sposób można powiedzieć, że jest to teoretycznego mówienia o czymś. Nie ma w tym nic złego też dla mnie, ale to musi być wszystko połączone z praktyką, wszystko dobrze osadzone w kontakcie z ziemią po prostu. Twardo stać, jak to mówią, twardo stać na własnych nogach, czy stąpać po ziemi. Prawda, co do twardo miałbym ostrzeżenia, bo wtedy nie do końca rzeczywiście mamy kontakt, tak? Bo takie twardo to jest takie trochę, każe się z takim napięciem, aczkolwiek w tym porównaniu nie dochodzi, ale tak sobie z tym dyskutuję przy okazji, że miękkie ciało dziecka to jest to ciało, które jest rzeczywiście dobrze osadzone, które jest w pełnym kontakcie z ziemią i z rzeczywistością, a wszystkie twarde i napięte miejsca, które jako dorośli ludzie mamy, no to są wszystkie te przestrzenie właśnie, które nazywam tak naprawdę tym plecakiem. Jakby ten plecak. I teraz różne praktyki służą temu, żeby się dostać do różnych części tego plecaka, bo wiadomo, że to nie jest plecak, który po prostu mamy na plecach i tyle, tylko mamy różne takie miejsca kieszonki. W swoich stopach. Mamy różne takie miejsca w swoich łydkach, kolanach, biodrach, brzuchu, w plecach, oczywiście. W plecach to jest coś, co też może częściej czujemy. Czy to jest to, co... Różnie to może być na pewno, ale z doświadczenia też mojego w pracy, to pierwsza rzecz, którą widzę u ludzi i którą pamiętam też z swoich początków w praktyce, to są po prostu bolące plecy, że to jest, po prostu zaczynam czuć, jak bardzo bolą mi plecy, jak one są niesamowicie napięte. No więc tamtego napięcia też jakby jest, z nim też pracujemy, no ale nie da się ukryć, że to napięcie może się rozkładać i zazwyczaj się rozkłada w bardzo różnych miejscach i też są to rzeczy ze sobą połączone. Powiedziałbym, że to jest jakiś swego rodzaju matrix, taka sieć właśnie, połączona ze sobą różnych napięć, które jakoś tam się wzajemnie wspierają zazwyczaj, więc coś tam puszcza, to da się musi trochę przebudować, to się rozluźnia tym samym, potem jakaś kolejna rzecz gdzieś puszcza, a później wraca, tylko trochę inaczej, później coś się przenosi na drugą stronę i to jest taki ciągły taniec gdzieś, który jest powodowany tym, że ta sieć jest po prostu rozbierana, jakby kolejne punkty podparcia dla tej takiej naszej wewnętrznej zbroi po prostu znikają i ona może się zacząć rozpadać. Ty jesteś z wykształcenia? Ja skończyłem co niby 5 lat studiów na AWF-ie. Pytam to w kontekście tego, że atlas anatomiczny masz w głowie, prawda? Jak byłam na twoich zajęciach, to nie jest tylko praca z energią i ćwiczenia energetyczne, tylko ty dobrze wiesz, jak mówisz,
udo, przód stopy, tył, łydka i tak dalej, że ty masz też w głowie konstrukcję anatomiczną człowieka. Na pewno, kiedy byłem na studiach, miałem to dużo lepiej jakby poukładane tak teoretycznie. Czyli to, że właśnie, że wiem, że tu, nie wiem, przebiega taki mięsień, pod nim trochę jest inny i tak dalej. Ja na co dzień pracuję głównie w oparciu o czucie, na co jestem nastawiony teraz przede wszystkim. To właśnie na ten poziom i na rozwijanie tego poziomu, to jest dla mnie droga poznania. Fajnie mieć ten background taki, wiesz, tradycyjny, powiedzmy, naukowy w rozumieniu nauki zachodniej, którą spotkałem tutaj i się urodziłem. Więc fajnie jest mieć z tym kontakt, fajnie jest też móc do tego zajrzeć. Znam osoby, które z tego świetnie korzystają i też pomagają mi w tym, żebym ja zdrowiał. Więc mam do tego pełny szacunek, ale fakt jest taki, że też osoby, które też to znają, ale jednocześnie nie rozwijają swojego czucia, no to to jest, to na przykład ja sam osobiście nigdy nie poszedł takiej osoby, żeby się zwrócić o pomoc taką jakąś, nie wiem, w tym, żebym na przykład ta osoba popracowała ze mną manualnie, tak? żeby mnie dotykała i tak dalej. Więc to musi iść w parze ze sobą. Ja, powiem szczerze, rozwijam od wielu lat już właściwie tylko ten aspekt, ten związany z czuciem. Czasami gdzieś coś do mnie przyjdzie z tego świata, w którym te mięśnie są na wierzchu i jest pokazane co, gdzie i jak. Aczkolwiek to, co znowu we mnie zostaje z tego, to jest, no dobra, to ja to zrobię, bo to ktoś mi tak pokazał i wyraźnie, wiesz, dzięki temu mogłem to lepiej może zrozumieć ten ruch na początku czy coś, ale ja to muszę poczuć i to poczucie to jest dopiero czymś, co sprawia, że to ma praktyczne przełożenie na moje życie. Z drugiej strony, w świecie, w którym żyjemy, no, nie spotykam się na co dzień z takim przekonaniem o ludzi, że jakby czucie, rozwijanie czucia, pogłębianie czucia jest czymś, co jest warte świeczki, tak? Jest grą wartą świeczki, jest czymś, co wiadomo, no tak, to jest dobrze to robić, rozwijać czucie. Jasna sprawa, jakby codziennie to robię na różne sposoby, chodząc, ćwicząc różne rzeczy i tak dalej. No nie jest to powszechne na pewno, tak? Więc dlatego ja się przykładam głównie do tego aspektu i wszystkie praktyki, których uczę, to praktyki, które rozwijają czucie, rozwijają świadomość. Pamiętam z Twoich zajęć, że zaczynaliśmy czucia od masowania się na podłodze. Co zburzyło mój obraz Qigongu na stojąco, bo zaczynaliśmy jak na Feldenkraisie od leżenia na podłodze. No tak, to jest coś, co nazywa się Qigongiem spontanicznym. Taką praktyką, którą też mój nauczyciel dostał od swojego nauczyciela. Jest to, uważam, świetny wstęp do praktyk taoistycznych, ponieważ pracujemy z ruchem, który ma dużą powierzchnię podparcia. Aczkolwiek we wszystkim tym zachowujemy pełną świadomość tego, co robimy, takie poczucie badania. Tak? Czy nie ma żadnego odpływania sobie myślami. Dokładnie. Więc jakby nie ma żadnego odpływania, nie ma też nie szukamy też jakiegoś transu, nie szukamy jakiegoś takiego oderwania, tylko to jest okazja do tego, żeby po prostu wchodzić swoją świadomością w to wszystko dokładnie, co robię i badać to na bieżąco. Być takim prawdziwym odkrywcą, który po prostu jest w tym, co robi i rozwija to swoje świadkowanie temu, czy to po prostu to bycie w tym, co robi. Wracając do momentu, w którym widzę, jak leżymy na podłodze z całą grupą, ty nie uczysz, jak leżeć. Odzyskanie takiej podstawowej właśnie spontaniczności, to się nazywa qigongiem spontanicznym, więc odzyskanie tej swobody poruszania się w różnych kierunkach i ekspresji, bo temu poświęcona jest pierwsza część tej praktyki, ekspresji tego, żeby pozwolić sobie, żeby przypomnieć sobie, uświadomić sobie, że ciało jest
tym, poprzez co się wyrażamy, tak? Czy tym, poprzez co nasze życie przybiera taki kształt, a nie inny. Poprzez ruch i też poprzez oddech. Następnie pozwalamy sobie na ciszę, na to, żeby słuchać w środku do zewnętrznego bezruchu, bo wtedy zaczynamy eksplorować wszystko to, co porusza się w środku. Możemy to zrobić z dużą dokładnością, ponieważ nie wchodzą nowe informacje związane z kolejnymi ruchami, tylko jesteśmy sobie w jakiejś pozycji, w której mieliśmy ochotę się zatrzymać i w niej, oddając ciężar podłożu, mam okazję do tego, żeby naprawdę posłuchać tego wszystkiego, co w środku się rusza. Wczuć się w każdy zakątek tej wewnętrznej przestrzeni. Co ma też swój konkretny wyraz gdzieś. Wiadomo, że jakimś kierunkiem jest twoja prawa noga tej wewnętrznej przestrzeni, stopa w środku, lewe kolano, wszystko, każda przestrzeń. Tylko, że nie chodzi nam o to, żeby sobie wyobrażać, że tam jesteśmy, bo to jest co innego, to nie jest trening wyobrażeniowy. Tylko o to chodzi, żeby czuć, żeby rozwinąć swoje czucie w tych wszystkich miejscach. Tym samym znika trochę ten atlas anatomiczny wtedy, tak? Coś, co też możemy zostawić zwyczajnie. Wchodząc jakby w praktykę, zostawiamy kolejne rzeczy, których się nauczyliśmy, żeby po prostu stać się naprawdę żywym odkrywcą, który odkrywa w każdym momencie, w każdej sekundzie to, jak rzeczy się mają, a nie zakłada coś, czy... W samej naturze siebie czucie jest bez myślenia, po prostu się czuje. Ale jakoś tak bardzo mnie ciągnie w zapytanie ciebie, jak sobie, bo ty już trochę praktykujesz, raz, że sam swoim przykładem wyzwalasz to w ludziach, więc sam wiesz, jak siebie poczuć i po prostu inni idą w to. A co z taką osobą, która dopiero wchodzi w świat, w którym nie za bardzo jeszcze siebie czuje, obserwuje, co tu się dzieje dookoła, a dzieją się najdziwniejsze formy. Jak sobie taka osoba może to wytłumaczyć, żeby jeszcze wrócić? Bo jak ktoś poczuł, to już jest. Ale jak, wiesz, jest ciągle oczami i obserwuje zajęcia, które są po prostu do niczego, to nie można przypiąć, są inne. I brakuje pewnych parametrów, jak jeszcze nie masz z tego przyjemności czy frajdy, to te oczy jednak coś wnoszą. Tak, rozumiem, że mówisz o takich parametrach intelektualnych. Absolutnie. Tak, że ktoś potrzebuje tego poczucia zrozumienia tego, o co w tym chodzi. Ludzie po prostu nie są w stanie w to wejść. Pozwalają sobie w to wejść, zostają w tym obserwacji zewnętrznego świata. Nie wchodzą w czucie i jakby nie eksplorują tego tematu, bo się po prostu zwyczajnie boją, odzwyczajili. Jest pewna teoria, tak? I teraz ta teoria naukowa też mówi to, że układ nerwowy człowieka działa w różnych trybach i są pewne praktyki właśnie, które pomagają w tym, aby przełączyć się z jednego trybu do drugiego. I teraz tym trybem, w którym jesteśmy zazwyczaj, czy że ludzie zachodu są zazwyczaj, to jest tryb walki i ucieczki albo zamrożenia, tak? Ma swoje trzy główne postaci. Oczywiście też różne mogą być wymiksowane. To jest tryb, którym my na swój sposób walczymy o życie. I to jest tryb, który nie ma nic wspólnego z normalnym życiem. Ja też lubię takie określenie jak normalne życie, czy po prostu zwykłe życie. Jest coś, co potrzebujemy nauczyć się zauważać. To jest coś, co na przykład to, że nie jesteśmy w stanie zacząć ziewać, się przeciągać, to znaczy, że nie możemy odpuścić tego obserwowania, mimo to, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, jesteśmy na zajęciach, które służą temu, żeby się rozluźnić, to możemy mieć problem z tym, żeby rzeczywiście się tym zająć, bo musimy tym samym się w jakiś sposób jakby odpuścić coś, odpuścić jakąś kontrolę świata zewnętrznego też, po to, żeby zająć się sobą, ale też to jest moim zadaniem to, żeby sprawić, że ludzie czują się bezpiecznie, tak? Więc ja czuję, że wprowadzam poczucie bezpieczeństwa na zajęcia. Że to są rzeczy, które są dobrze sprawdzone, że to jest coś, co dobrze działa, to jest coś, co można też dobrze naukowo wyjaśniać. No więc jak ludzie usłyszą
coś o tym, jak działa sympatyczny i parasympatyczny układ nerwowy i to, że chcemy uwolnić się z tego sympatycznego układu nerwowego, w którym jesteśmy właśnie w reakcji stresowej i funkcjonować w tych innych opcjach, które tam są. Więc być w rozluźnieniu, być w zabawie i być też w intymności. Tak? To są takie trzy podstawowe obszary, które zaczynają mieć dostęp w momencie, w którym przestajemy się stresować. Tak? Mówiąc krótko, i tak jest moje zdanie, zaczynamy po prostu normalnie żyć. Na dobrej drodze stajemy do tego, żeby odzyskiwać swoją autentyczność, bo przecież to jest dobre określenie. Po prostu w środku jest taki, jaki jest, jest autentyczny. Tak naprawdę takie jest moje doświadczenie, że to jest droga, która zajmuje czas. Niektórym pewnie mniej, innym więcej czasu. Ale to, jak głęboko możemy mieć, mamy zakorzenione różne programy, napięcia, no to jest, powiedziałbym, dosyć niezwykłe. I też w związku z tym posiadanie praktyk dobrych, którym można zaufać i posiadanie też, czy bycie w kontakcie z nauczycielem, który jest po prostu dalej w tej drodze i to już jakby tego już doświadczył, tego etapu, wie, co tu na ciebie czyha i może ci w tym po prostu pomóc, żeby sobie to uświadomić, tak? To jest, Tomku, wspaniałe i ja teraz już na sam koniec też chciałam coś powiedzieć, że Tomek jest moim drugim nauczycielem Qigongu. Pierwszy jest Jan Gliński, ale kawał ciekawych odczuć to ty mi dostarczyłeś, także też ci dziękuję za to. No, cieszę się. Jeszcze mam potrzebę powiedzieć, że Qigong spontaniczny jest fantastycznym narzędziem. Ja w swojej praktyce nauczycielskiej odkryłem to jako narzędzie, które jest genialne na początek, ale nie da się uczyć, że praca jest do wykonania też dalej. Bez praktyk, które też nas nakierowują bardzo precyzyjnie na konkretne miejsca w ciele, myślę, że jest niemożliwe po prostu to, żeby przez sam Qigong spontaniczny rzeczywiście rozwinąć się w pełni, ale drogi mogą być różne. Ja w każdym razie dzielę się swoim doświadczeniem w praktykach, które są zdecydowanie czymś więcej niż Qigong spontaniczny, więc praktykujemy wszelkie pozycje, w których człowiek naturalnie funkcjonuje, czyli stanie, siedzenie, chodzenie jako podstawowy sposób przemieszczania się człowieka. Wszystkie te obszary są miejscem naszej refleksji w ćwiczeniach, w praktyce, sprawdzając w parach, co tam naprawdę robię, jak to działa, jak to może wyglądać. Medytacja w ruchu? Tak, no właśnie. I dalej później różne konkretne ruchy, które mają zadanie po prostu dostać się do ciała. I praca z kręgosłupem, i praca ze stopami, z uwalnieniem bioder, z tym, żeby one mogły zacząć, żeby przywrócić wszystkie funkcje, mówiąc krótko, przywrócić funkcje, które mają biodra, przywrócić funkcje, które mają stopy, które mają kolana, żeby wszystko mogło po prostu wrócić do swojej funkcji. A wszystko to wraca do swojej funkcji wtedy, kiedy wychodzimy z tego trybu stresu. Nie jest to takie hop-siup, bo ten stres jest zapisany w tych różnych konkretnych miejscach. Stąd różne praktyki i od różnych stron się zabieramy do tego, żeby tutaj coś mogło odpuścić, tam coś mogło odpuścić i żeby coraz lepiej czuć siebie jako całość tym samym. Autentyczność jest byciem rozluźnionym. Tak najbardziej. Od tej myśli wyszliśmy. Tomku, serdecznie ci dziękuję za fascynującą rozmowę. Dzięki. Dzięki również. Fajnie. Cześć. Cześć.